Yerba Mate Recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował CBSé Limón. Przedostatnia z serii, potem czeka nas jeszcze Naranjia i podsumowanie całej serii. W kolejnym odcinku prawdopodobnie nagram wybór, oczywiście subiektywny, swoich ulubionych yerb, zarówno takich czystych, ziołowych, jak i yerb smakowych. Skupmy się dziś jednak na CBSé Limón, yerba, która powinna być odświeżająca, tak jak cytryny, które widnieją właśnie na opakowaniu, o którym nie można powiedzieć nic więcej, no nie wyróżnia się ono jakoś wśród pozostałych opakowań CBSé. Wszystkie są zbudowane na takiej samej zasadzie graficznej. W skład yerby wchodzi oczywiście ostrokrzew paragwajski i naturalny aromat cytryny. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć, jak yerba ta pachnie. Zapowiada się dobrze, ponieważ yerba ta pachnie owocami, cytrusami, ale ten zapach jest bardzo delikatny. Ciężko byłoby nawet stwierdzić, że jest to zapach cytryny, gdybym o tym nie wiedział. Po prostu czuć jakiś taki cytrusowy owoc, ale ciężko byłoby mi powiedzieć, czy jest to pomarańcza, czy grejpfrut, czy cytryna. Nie jest to tak ładny zapach, jak miało to miejsce na przykład przy owocach tropikalnych, które wtedy bardzo mocno pachniały, no ale było to też związane z ich bardzo drobnym zmieleniem. Zobaczymy więc, jak wygląda susz CBSé w wersji cytrynowej. Ocenimy, jak wygląda CBSé w wersji limonkowej, czy jest ona tak drobna, jak miało to miejsce w poprzednim odcinku tydzień temu, kiedy recenzowaliśmy CBSé w wersji tropikalnej. Podobnie tutaj nie szukamy żadnych dodatków ziołowych. CBSé w wersji limonkowej jest zdecydowanie mniej przymielona. Te kawałki są yerby zdecydowanie większe. Pyłu jest w sumie nawet mało, jak na CBSé, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć, jak będzie smakował ten susz. Ocenimy, jak smakuje CBSé w wersji cytrynowej. Yerbę tą piłem jako tererę, teraz piję w takiej formie klasycznej, czyli zalewam ją wodą o temperaturze około 70 stopni. Co można powiedzieć o tej yerbie? Bardzo słabo. Yerba ta jest bardzo słaba w smaku. Ten smak cytryny, który unosi się, no tak można powiedzieć, do 2-4 góra, no ale to 4 to naprawdę tak góra zalań. Jest taki bardzo chemiczny. Spodziewałem się czegoś innego. Nie chciałbym sugerować, że tutaj są użyte jakieś sztuczne aromaty, ale smak tej cytryny, który jest tutaj w tej mieszance, no po prostu na przykład mi nie odpowiada. Zdecydowanie wolałbym sobie właśnie wycisnąć sok z cytryny, zmieszać go z wodą, schłodzić i taką przygotowaną wodą zadawać sobie jakąś dobrą, czystą yerbę, jeśli miałbym ochotę na yerbę o smaku cytrynowym. CBSé Limón wypada tutaj zdecydowanie słabo, też właśnie tak szukałem w pamięci amandy cytrynowej. Ona zdecydowanie była smaczniejsza niż CBSé Limón, więc jeśli koniecznie chcielibyście spróbować takiej yerby o smaku cytrynowym, to bardziej bym się udał w kierunku amandy niż CBSé. No i to jak mówię, no, smak cytryny zostaje z nami bardzo krótko. Jedyny plus, a właściwie ciekawostka można tak powiedzieć, yerba ta zostawiona po paru siortnięciach, po paru zalaniach i odstawiona na jakiś czas i zalana ponownie, ma przez chwilę bardzo mocny, taki intensywny smak. W innych yerbach nie zauważyłem aż tak podobnego wyraźnego efektu, czyli coś by sugerowało, że yerba ta mieszanka, ten aromat tutaj dodany powoduje może jakiś opóźniony zapłon parzenia się ostrokrzewu, można by tak to powiedzieć. No a moc pobudzenia, podobnie jak inne CBSy, czyli na w sumie słabym poziomie. Zobaczymy, jak to będzie na Ranchion, jak będzie ona smakowała, czy też odniosę takie wrażenia. No ale to już za tydzień, także dzięki, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!